słyszeliście już o wielkim szczęściu naszego sąsiada Kino? O tak. Nasz sąsiad Kino wyłowił największą perłę świata. Nikt z całego plemienia nie mógł nawet przypuszczać, że tak wielkie perły istnieją w oceanach tego świata. Nie masz racji. Perły rodzą się z cierpienia perloplawów. Ból, który zrodził perle Kina, był olbrzymi, ale nie ma takiego bólu, którego nie potrafilibyśmy sobie wyobrazić. Jesteś najmądrzejszym żyjącym człowiekiem naszego plemienia. Nie chcemy się z tobą sprzeczać, zwłaszcza kiedy chodzi o sprawy cierpienia, śmierci i miłości. Możesz nam przecież powiedzieć, ile pieniędzy za perle Kina dadzą kupcy z miasta? Nie, tego wam nie powiem. To nie jest moja wiedza. Kupcy z miasta nie są ludźmi naszej rasy. Umieją czytać z książek i zapisywać liczby. Czy Kino będzie bardzo bogaty? Myślę, że to zależy od snów Kina. Sprawdźcie to u siebie. Czy ktokolwiek chce od życia więcej, niż doścignąć swoje sny? Ale sny ludzi biednych nie są wysokie. Kino może być szczęśliwy. Najlepiej zrobimy, jeżeli pójdziemy do chaty Kina, jego żony Juany. Dobrzy sąsiedzi nawiedzają brata nie tylko w żalobie, ale i w weselu. Człowiek, który wyłowił największą perłę świata, na pewno chce mówić, a nasze uszy są zdrowe i rozumne. Posłuchamy tego, co mówi Kino. Pochwaliłeś uszy. Pamiętajmy więc, abyśmy nakazali pokorę i rozumność naszym oczom. Widziałem perlę Kina i znam jej piękno. Jest wielka jak jajko mewy, a jej powłoka przypomina powierzchnię zamglonego lustra, w którym niekiedy ukazują się zmarli. Dopóki to będzie w waszej mocy, nakażcie oczom, aby przywarowały, jak psy. Uciszcie się! Kino, ukryj perle w dłoni. A teraz przymknij oczy. Jesteśmy, Kino, braćmi twoimi i twojej żony Juany. Niektórzy z nas są związani krwią z przodkami twojej rodziny. Wszyscy należymy do plemienia Indian. Jak powiadają, kiedyś mieliśmy złoto, palace i własnych królów. Tak powiadają. Ale ludzie z miasta twierdzą inaczej. Że zawsze, jak tylko pamięcią sięgnąć, łowiliśmy małe, robaczywe perły, podobne do spróchniałych ząbków dziecka. Że tak będzie już do końca świata. Nasze płuca są po to, aby nie oddychać, żołądki, aby nie trawić zbyt wiele, serca, aby nie zaznały radości. Musimy wierzyć ludziom z miasta, bo tylko oni czytają w książkach i zapisują liczby. Więc skoro jesteś jednym z nas, spotkała cię, Kino, wielka, nieoczekiwana laska. Powiedz nam, co zrobisz teraz, kiedy stałeś się bogaty? Powiedz nam, Kino. Namyśl się dobrze, a potem powiedz. Nie musisz się śpieszyć, Kino. Broń Boże, abyś powiedział coś pochopnie. Zostawcie go. On powie dobrze. Tak, powiem dobrze. Myślałem o tym.
weźmiemy ślub z Juaną. Teraz już będzie można. Weźmiemy ślub w kościele. Kino, nie mamy nowych ubrań. Jakże staniemy przed obliczem księdza i dobrego Pana Boga? Kupimy nowe ubrania. Tak, kupimy nowe ubrania. Kupisz mi nową koszulę. Nowy szal, który błyszczy. Nowe buty, które są lekkie. Wszystko to kupię. Kupię dla siebie białe ubranie i kapelusz z czarnego filcu. Prawdziwy kapelusz z filcu. Chociaż zamknąłem oczy, a perłę zacisnąłem w dłoni, widzę. Widzę jej siną powłokę, w której jak w zamglonym lustrze pojawiają się niekiedy dziwne obrazy. Teraz ujrzałem strzelbę. Może strzelbę? Strzelbę? Co on powiedział? Chciał mieć strzelbę. Słuchajcie, kino będzie miał strzelbę. Mój syn będzie chodził do szkoły. Mój syn będzie czytał z otwartych książek i mój syn będzie pisał. Będzie rozumiał, co jest napisane. I mój syn będzie wiedział, a przez niego i my będziemy wiedzieć, to wszystko zrobi perła. Tak. Zastanów się, kino, czy nie ogarnęła cię pycha. Strzeż się nieznanego. W takiej perle może się kryć zła choroba. Pochwalam to, że chcesz wziąć ślub z Juaną. To pochwalamy wszyscy. Ale nie mieszaj w to losów dziecka. Nie. To ja trzymam perłę w dłoni i tylko ja słucham jej delikatnego śpiewu. Wszyscy znacie pradawną pieśń rodziny. Wszyscy potraficie zaśpiewać łagodną pieśń bezpieczeństwa. Perła jak maleńka muszla szumi w mych palcach tylko tymi pieśniami. Pieśń zła zawsze była niema. Zazdrościsz mi. I dlatego chcesz zepsuć moją radość. Czy nie wiesz, że perłę zesłali mi bogowie, kiedy skorpion ukąsił mego synka Coyotito? A ja nie miałem czym zapłacić lekarzowi. Ośmielasz się splugawić dary bogów. Kino ma rację. Bogowie zła wrzucili skorpiona do kołyski małego Coyotito, a bogowie dobra cisnęli do morza perłę, którą tej samej godziny wyłowił kino. Tak musiało być, aby było sprawiedliwie. Perla była niepotrzebna. Lekarz odmówił ci pomocy, a Coyotito wyleczyła Juana sokami ziemi. Perła jest potrzebna. Już powiedziałem. Weźmiemy ślub w kościele. A kino będzie jak jeden z tych królów, o których ludzie z miasta mówią, że ich nigdy nie było. Będzie miał kapelusz z czarnego filcu. I strzelbę. I kto wie, może nową łódź. I może chatę z cegły. Rozstąpcie się. Kino, każe mi się rozstąpić. Co to, nie widzieli dziecka ukąszonego przez skorpiona? Czegoż się tutaj tak zbiegli? Coyotito już zdrowy, doktorze. Milcz. Coyotito już zdrowy, doktorze. Nie potrzebujemy pomocy. Rozumiem. Unosisz się dumą, kino. Nie mogłem cię przyjąć, kiedy przyszedłeś z dzieckiem, bo wezwano mnie do cięższego wypadku. Ale teraz ja przyszedłem do ciebie. Jeszcze ci mało? Który z lekarzy opuszcza miasto? Pokaż dziecko. Nie. Dziecko jest zdrowe. Słuchasz baby, kino? Pokaż dziecko. Pokaż dziecko, Juana. Doktor przyszedł do nas z miasta. Przyszedł, aby obejrzeć Coyotito. Tak. Na pozór zdrowe.
na pozór. Leczyłam je sokami ziemi. Coyotito wyzdrowiał, doktorze. Znam ten sposób. Niekiedy pomaga, niekiedy jednak zabija. Dam dziecku proszki, aby zapobiec katastrofie. Pamiętaj, Juano, że gdyby dziecko umarło, poszłabyś do więzienia. Oczywiście, jeśli by cię przedtem Kino nie zabił. Coyotito nie mógł umrzeć. Milczysz, Juano. No dobrze, dobrze, Kino. Kiedy będziesz mógł mi zapłacić? Gdy sprzedam moją perłę, zapłacę. Ty masz perłę? Dobrą perłę? On znalazł największą perłę świata. Kino jest bogaty. Takiej perły jeszcze nikt nie widział. Pokaż. Tak. Bardzo dziwna. Bardzo. Dziwna? To piękna perła. Czy nie widzisz, Kino, że w niej jest coś złowrogiego? Tak, złowrogiego. Myślę o perłoplawie, który ją uronił i widzę potwora perłoplawów. Kogo lub co można by ozdobić taką perłą? Topór kata lub koronę tyrana? Może gdzieś jest perła bliźniacza? Wtedy obie mogłyby być oczami bożka okrucieństwa. Sprzedaj ją szybko, Kino, i nie targuj się o cenę. Taka jest moja rada. Sprzedam ją, ale nie za darmo. Nikomu jej nie daruję. Słyszysz, lekarzu, ludzi z miasta? Nikomu. Jakbyś miał gorączkę. Twoje stopy są mokre i zimne. Są tak zimne, jakbyś już umarł. Co się z tobą dzieje, Juanie Tomas? Otwierasz usta jak ryba. Oddychaj. Oddychaj szerzej, Juanie. Dlaczego błąkasz się po izbie, Salvatore? Szukasz noża. Co cię opętało, Salvatore? Nie słyszę krzyku złych zwierząt, a ludzie naszego plemienia są łagodni. Na co ci nóż? Wychodzisz, Salvatore? Cofnij się. O tak. Połóż głowę na moich piersiach. Ochłodzę ci czoło. Zwilżę chustę. Nie uciekaj, Salvatore. Obudź się, Mario. O, nie zamykaj oczu. Czy nie słyszysz, co się dzieje w wiosce? Wszystkie domy szumią jak białe kopce termitów. Wytęż słuch, Mario. To jest delikatny szelest, którego nigdy nie słyszałam. Mario, dlaczego wstajesz? Jeżeli chcesz odejść, to zapal światło. Dziwnie wyglądasz, Mario. Uszy wyostrzyły ci się jak słuchy nietoperza. Tak miękko idziesz. Tak miękko idziesz do drzwi. Nie rób tego, Mario.
Coyotito będzie zdrowy, to zrobiły soki ziemi. Nie wierzę, aby proszki doktora były potrzebne. On przyszedł po coś innego. Po co on przyszedł? Kino. Nie przyszedł pomóc ani radować się z nami. Ale kto przyszedł radować się z nami? Przyglądałam się, kiedy mówiłeś o ślubie w kościele. Oczy ludzi były jeszcze czułe i ciepłe. Kiedy powiedziałeś o nowych ubraniach, wszyscy spojrzeli na twoją zaciśniętą dłoń i oczy ich nie miały już wyrazu. Były suche. A kiedy wspomniałeś o strzelbie, twarze ludzi zrobiły się ciemne jak głęboka woda, w której po dnie przesuwają się pazury nieznanych zwierząt. Kino, ty także słyszysz? Teraz pazury przesuwają się w ciemnościach nocy. Coraz bliżej? Czy dobrze ukryłeś perłę? Zakopałeś ją? Kino! Wyjdź im naprzeciw. Musisz im pokazać, że się nie boisz. Wtedy podkulą ogony. Psy. Kino. Juanie Tomas. Salvatore. Mario. Nic mi się nie stało. Zło odeszło. Krwawisz? Głupstwo. Zło odeszło. Teraz ty wyjdziesz, Juano, i powiesz tym, którzy stali dalej. Wszystkim, którzy ukryli się w ciemnościach nocy, a są tam wszyscy. Wszystkim powiesz, że jutro z samego rana idę sprzedać moją perłę kupcom z miasta. Kto chce pójść z nami, niech wstanie wcześnie, umyje nogi i naprawi obuwie. A teraz pora spać. Powiem im, Kino, aby wstali wcześnie, aby kobiety naprawiły im ubrania. Poszedłem do niego, Smith, i sprawdziłem. Uważaj dobrze, stary szubrawcze. Kupisz dzisiaj nowy aksamit i obleczę swoją tackę. Ta perla ani na chwilę nie może spocząć na twoim wyrynianym aksamicie. Będziesz dotykał palcami królową perel. Na tę samą myśl robi mi się tak miło, jakbyś miał dotykać najczulszych zakamarków ciała mojej żony. Ale dla Indian ty jesteś kupcem, nie ja. Uważaj, Smith, ratuj swoją duszę. Niech żadna wredna myśl nie opanuje twojego mózgu. Pilnuj się, Smith. Jak tylko wytargujecie perlę u Kina, przyniesiecie ją do mojego domu. Zapłacę wam dodatkową premię za prostowanie własnych ścieżek. No, proszę się nie obawiać, bo wszystko będzie dobrze. Nowy aksamit na tackę, nowe prześcieradło na miłosne loże. Kim on naprawdę jest? Chciwcem czy lubieżnikiem? Słucham? Smith. Smith, posłuchaj mnie dobrze. No. Już weszli do miasta.
Przed chwilą dotarli do mojego sklepu. Oni wszyscy, cała wieś. Teraz stoją przed witryną, naradzają się. Kino otoczone starcami, obok Juana z dzieckiem. Odwijają perłę. Nie, nie. Nie będą u mnie targować. Przygotuj się, idą w twoim kierunku. No, rozumiem. Czym prędzej załóż sztaby i idź za nimi. Musisz mi pomóc, abyśmy osiągnęli najniższą cenę. Dobrze, Smith. Cała wieś dźwiga jedną perlę. Czy ktokolwiek słyszał o czymś podobnym? Smith? Słyszysz mnie? No, no. Minęli mój sklep. Nawet nie odwrócili twarzy. Nie wyglądają pogodnie. Jest ich dużo. Założyli odświętne koszule. Posuwają się w zupełnym milczeniu. Kilka kroków za nimi biegnie ten szczur, Welch. No, powiedziałem już, by szedł za nimi. Ty zrobisz to samo. Boss żąda, abyśmy osiągnęli najniższą cenę. Smith? Oddamy mu tę perlę? Konowalowi? To ci skarb. Oszalałeś, Smith. Doktor powiedział, abyśmy zawsze pamiętali o swoich duszach. Myślę, że on ma rację. A ty myślisz inaczej? Dzień dobry, przyjacielu. Czym mogę ci służyć? Mam perłę. Masz perłę? Czasem ktoś przynosi 10. No dobrze, pokaż. Ocenimy ją i zapłacimy najlepszą cenę. Poczekaj, Kino. Poczekaj. No, wstydzisz się swojej perły? Nie. Nie wstydzę się. No więc na co czekasz? Mało mam czasu, a ci ludzie to twoi krewni, prawda? Ci ludzie tarasują wejścia do sklepu. Psujesz mi interes. Bo słuchałem kobiety. Sza, kobieto, mówię. Sza. Tu jest perła. Bada ją. Nie zdziwił się. Widział już takie. Powiedział coś? Nie, jeszcze nie powiedział. Obraca ją palcami. Co się uśmiecha się? Nie wymieniono jeszcze ceny. Do ceny jeszcze nie doszli. Obraca ją palcami. Uśmiecha się. Przykro mi, przyjacielu. Bardzo mi przykro. Ta perła ma wielką wartość. No, słyszałeś pewnie o fałszywym złocie. Ta perla jest jak fałszywe złoto. Jest za duża. On kłamie. Nie wierz mu, Kino. To samo powiedział doktor. Wszyscy kłamią. Tak. Nie słuchaj tego, Kino. Żona naszego przyjaciela, bo to twoja żona, prawda? Żona naszego przyjaciela zarzuca mi kłamstwo. Po to jestem kupcem, aby mnie rugano. Nie gniewam się, ale tym razem mówię prawdę. Perla jest za duża. Wszystko musi mieć swoją miarę. Jeśli musi mieć swoją miarę kłamstwo, musi mieć i perła. Czy źle mówię? To jest najpiękniejsza perła świata. Nikt jeszcze nie widział takiej perły. Masz rację, przyjacielu. Perły są piękne, ale i piękno polega na umiarze. A to jest potwór. Kiedy piękno przekracza granice, potwornieje, staje się osobliwością. Jako osobliwość, owszem, może zainteresować. Widzę twoją perlę w Muzeum Osobliwości. Mogę ci za nią dać, no powiedzmy, 1000 pesos. Ona warta 50 000. Ty wiesz o tym. Ale nie gniewaj się. Chcesz mnie oszukać. Nie gniewaj się, przyjacielu. No. Ja ją tylko oceniam. No. Mogę się mylić, no ależ tak. Widzę przy drzwiach moich szanownych kolegów z sąsiednich sklepów. Widać, oni zaciekawili się twoją perlą. Skorzystamy ze szczęśliwego przypadku i posłuchamy ich opinii. Kolego Owelcha, może pan? Zabawne. Toż to raczej kartofla. Jeśli nie dzisiaj, to jutro będzie przypominała kartofle. Jest miękka i kredowata. Straci kolor i umrze. Nie, nie, nie.
Nie zrobię żadnej oferty. Chwileczkę, kolego. Jeden z moich klientów lubi takie rzeczy. Niewykluczone, że wydobędę z niego 800 pesos. Jest pan nieuczciwy, kolego. Ja ofiarowywałem 1000 pesos. No i chociaż postępuję głupio, podtrzymuję moją ofertę. Przepłacę, ale zyskam zaufanie naszego przyjaciela, który przecież nie zawsze będzie wylawiał dziwolągi. Oszukujecie mnie. Nie sprzedam wam mojej perły. Pójdę gdzie indziej. Może nawet do stolicy. Do stolicy? Może nawet do stolicy. Dobrze. Niech będzie. Dam 1500. No, 2000. No. Pójdę do stolicy. Poczekaj, poczekaj. Wyśmieją cię. Poczekaj. Idziemy, Juanu. Zawróć, kino. 2000 pesos to góra pieniędzy. Obraziłeś kupców. Obraziłeś ludzi z miasta. Nie jesteś królem, kino. Nie stać cię na to. Chociażbyś wyłowił perłę większą niż kula ziemska. Słyszeliście już o wielkim nieszczęściu naszego sąsiada kino? O tak! Oczy nasze są jeszcze oślepione blaskiem pożaru, który strawił jego dom, a już doniesiono nam, że jego łódź została podziurawiona i wepchnięta w morze. Pobiegłem na brzeg. Widziałem, jak kino wydobył trupa łodzi i jak opłakiwał go. W naszym plemieniu ma się tylko jednego ojca, jedną matkę, jedną żonę i jedną łódź. Kino ma perlę, ale nie wiem, czy jest w tym jakaś pociecha. Jak myślicie? To my zwykliśmy pytać, a ty powinieneś odpowiadać. Są rzeczy, o których nawet najstarsi nie wiedzą nic. Albo prawie nic. Są to dziedziny zla, które nie lubią odsłaniać się przed rozumem. Wtedy należy słuchać przeczuć, które są rozumem kobiet. Juana usiłowała wyrzucić perłę do morza. Wtedy kino o mało nie zabił swojej żony. Kino miał rację. Mowa przeczuć jest mową zludną. Wyrzucenie perły nie przerwałoby łańcucha zła. Złe moce już zostały rozpętane. Musi się stać coś ważnego. Coś bardzo ważnego. Przerażasz nas. Ale mówisz prawdę. Zrozumiała to i Juana, skoro zabrała dziecko i ruszyła z kinem do stolicy. Będą szli przez wiele dni i wiele nocy. Będą odczuwali głód i pragnienie. Będą musieli ukrywać się przed kojotami. Nie wiem. A jeśli nawet dojdą? Jak poradzą sobie w wielkim mieście, gdzie każdy kawałek ziemi jest wybrukowany kamieniami, a ludzie mają zamknięte twarze? Nie wiem. Czy jednak i w stolicy nie ma oszustów? Wiemy, że jesteśmy oszukiwani od urodzenia aż do chwili, gdy układają nas do trumien. Mimo to żyjemy. Kino obraził nie kupców, ale cały istniejący porządek. Tak. Doszliśmy do tego, że przeklinamy nawet nadzieję. Ojcowie nasi nazywali nadzieję córką dobrych bogów. A my?
czy ją oddamy w ręce synów ciemności. Mimo to żyjemy. Pyski. Przeniuchajcie każdą grudkę ziemi. Ziemia twarda od suszy nie przyjmuje śladów. Ślady. Po śladach potrafi tropić każdy. Nająłem was, bo jak powiadają, macie węch psów, a instynkt szakali. Może się pomyliłem? Może to nie wy? Nie pomylił się pan, szefie. Jesteśmy najlepszymi tropicielami w tym kraju. Ale zazwyczaj tropimy kozły, nie ludzi. Kozły wydzielają silniejszą woń. Tropicielami. Jesteście psy i powinniście być z tego dumni. Mało, powinniście powtarzać to sobie przed snem i po przebudzeniu. Jesteśmy psy. W każdej wolnej chwili powtarzać jesteśmy psy, aż obrośniecie sierścią, a z tyłków wyrosną wam ogony. Kiedy zaczniecie skomleć, będziecie doskonali. Doskonali w swoim rodzaju. Wiemy o tym, szefie. Jesteśmy psy. Tyle, że czołgamy się na łokciach i kolanach. Zanim wyrosną nam elastyczne łapy, potrzebujemy chwili odpoczynku. A tymczasem ten Indianin ucieknie z perlą kilka kilometrów dalej. Też człowiek. Musi odpocząć. Ucieka już 16 godzin bez przerwy. Jest z nim kobieta i dziecko. Jest z nim perła. Niektóry spęta koniowi nogi. To niezwykła chciwość popycha go naprzód. Gdyby był chciwy, odstąpiłby perle za 2000 pesos. Kto z was trzymał w ręku 2000 pesos? Ty? Nie, szefie. Ty? Kiedyś zabiłem człowieka. Dostałem 1000. Podtrzymuje go chciwość całego tego zawszonego ludu, który ciągle wierzy w jakichś swoich dawnych królów. Kinął, wzdurał sobie, że będzie królem. Zabiłeś człowieka? To było dawno. Bardzo dobrze. Jesteś więc z rasy buldogów. Masz twarde szczęki. Teraz nie zabiłbym tak tanio. Nie ma głupich. Rozumiem. Kiedy przeciąłeś siekaczami pierwszą tchawicę, nabrałeś szacunku do siebie. Jest w tym pewna naturalna mądrość. Gdyby mordercy w miarę zabijania nie podnosili ceny, ilość morderstw byłaby stanowczo za duża. Podobnie rzecz ma się z lekarzami. Gdyby zawsze leczyli równie tanio, nie pomieścilibyśmy się na świecie. Chciałbym trzymać w ręku 2000 pesos. Bardzo ci na tym zależy? Bardzo. Szefie, ja się wynająłem tylko do tropienia. Proszę pamiętać. Milcz. Kiedy pan przemawia do buldoga, wyżel waruje. Płacę nie tylko za dzieło, płacę za czas. Rozumiesz mnie dobrze? Idziemy. Idźcie sami, jestem zmęczony. Wstań, pójdziemy. Wstań, rozpętaj konia. Wynająłem się tylko do tropienia. Tylko do tropienia. Zastanów się. Twój przyjaciel pies nie będzie cię bronił. Nie, przyjacielu. Trzeba iść. Idziemy. Jaki jasny księżyc. Takie noce są najgorsze dla uciekających. Nie patrz na księżyc, bo zaczniesz wyć. Niżej pyski i naprzód. Naprzód! Thank you.
kobieto. Mówienie męczy. Kino, jak długo musimy iść do stolicy? Nie wiem. Nigdy tam nie szedłem. Znałam tylko kierunek. Rozmawiałeś przecież z najstarszymi z plemienia. Nie powiedzieli ci? Wskazali mi kierunek. Widziano tylko plecy tych, którzy odchodzili. Nikt już nie widział ich twarzy. Ale my wrócimy. Sza, kobieto, sza. Mówienie męczy. Kino. Nie jesteś posłuszna, Juanu. Powinieneś się odwrócić. Kino. Naprawdę powinieneś. Nie potrzebuję. Wiem o nich już od kilku godzin. Zbliżają się. Tak, zbliżają się. Ale nam nie wolno o tym myśleć. Zobaczyłam ich godzinę temu, kiedy byliśmy na wzgórzu. To jest jeździec z karabinem i dwóch tropicieli. Sza, kobieto, sza. Mówienie męczy. Teraz jesteśmy na wzgórzu, naprzeciw księżyca. Widzą nas dokładnie. Kiedy zejdziemy ze zbocza, ty skręcisz w prawo, a ja pójdę na następne wzgórze i znów się im pokażę. Tropią mnie i Perłę. Wywiodę ich w góry, a ty skierujesz się na północ do Lorento albo do Santa Rosalia. Potem, jeśli uda mi się uciec, przyjdę po ciebie. Nie. Pójdziemy razem. Od kiedy nie pozwoliłeś mi wyrzucić Perły do morza, wszystko zostało przesądzone. Na złe albo na dobre. Sam pójdę szybciej. Mam jeszcze wiele siły. Musisz odejść. Nie. Musisz. Tak jest mądrze i takie jest moje życzenie. Tracimy czas, Kino. Niedługo zbliżą się na odległość strzału, a my stoimy w samym środku księżyca. Kino! Dokąd biegniesz? Kino! Nie zostawiaj nas! Sza, kobieto! Nocą głos roznosi się po skałach. Chodź za mną. Musisz drapać się wykrotem. Bądź ostrożna. Kamienie osypują się pod stopami. Tak. Dobrze. Podaj rękę. Uważaj, żebyś nie wypuściła Coyotito. Co to jest? Jaskinie. Zamieszkiwałe przez kojoty. Ale ta jest pusta. Tutaj chyba nie będą nas szukać. Nie mówisz tego na pewno. Kino. Połóż dziecko na klepisku i daj mu wody. Boję się, że Coyotito może krzyczeć. Musisz pilnować, żeby był spokojny. Nie, nie będzie krzyczeć. On rozumie. Widzę stąd całą równinę pod nami. Widzę ich. Posuwają się z twarzami przy ziemi, ale ciągle mylą ślady. Złe psy. Człowiek na koniu nie zrobił dobrego interesu. Poznajesz go? Nie. Czy wiesz, kto spalił naszą chatę i przedziurawił łódź? Nie. Tego nikt nie wie i wcale nie trzeba wiedzieć. Znając wrogów, poczulibyśmy nienawiść. A nienawiść oślepia. Mamy obronić Perłę. To wszystko. Mamy obronić siebie, Kino. Przestań myśleć o niej. Chcę ją zatrzymać.
Niczego tak w życiu nie chciałem. Jeszcze kilka dni temu mógłbym ją komuś ofiarować, lecz teraz jest w niej moje nieszczęście i moje życie. Chcę ją zatrzymać. Zatrzymali się. Rozkładają biwak. Ułożyli się. Będą czekać do rana. A jednak czują, że ukryliśmy się w jaskiniach. Kobieto. Nie. Kino. To nie jest sposób. Zabiją cię. Kobieto. Jest ich trzech. Mają strzelbę. Jeśli najpierw dosięgnę tego z karabinem, muszę go dopaść najpierw. A wszystko będzie dobrze. Dwaj śpią. Zobaczą w świetle księżyca twoje białe ubranie. W tym świetle wszystko jest albo białe, albo czarne. Muszę pójść do nich, bo tego właśnie się nie spodziewają. Ich sny są ciężkie, pewne siebie, pewne przebudzenia. Gdyby mnie jednak zabili, leż tu spokojnie, jak przejdą iść do Loreto. Przedtem zabierzesz jeszcze mój nóż, jeśli znajdziesz go przy zwłokach. Nóż zapewne zostawią. Nie ma wyboru. To jedyny sposób. Rano nas tu znajdą. Idź z Bogiem. Nie zbliżaj się do wylotu jaskini. Czekaj. Czekaj cierpliwie. Rozumiem. Kino. Słyszeliście? Nie śpij, buldogu. Co się stało? Posłuchaj. Co to jest? To brzmi jak krzyk. Prawie jak ludzki krzyk. Jak płacz dziecka. Nie, szefie. Gdyby pan częściej bywał poza miastem, nauczyłby się pan podziwu dla zwierząt. To piękne kwilenie jest skowytem kojota. Może to i kojot. Nie znoszę jednak tego czułego wrzasku. Masz lepszy słuch. Gdzie mniej więcej może skowyczeć ta bestia? Chce ją pan uciszyć? Zrobi się. Niech pan pozwoli strzelbę. Poczekaj. Bez strachu, szefie. Zna się pan na rasach psów tylko częściowo. Powinien pan wiedzieć, że buldogi bywają wierne. Przynajmniej do czasu. Masz. Strzelaj. Lubię celować na słuch. To daje większą frajdę. Kino. Zabiłeś człowieka. Jesteś stracony, Kino. Znasz mnie? Ale czy znasz mnie dobrze? Oddaj strzelbę, Kino. Ty pójdziesz w swoją stronę, ja w swoją. Twoja droga dobiega kresu. Wszystko ma koniec. Módl się. Nie strzelaj, Kino. Będziesz królem. Będziesz prawdziwym królem. Mówię ci, Ki! Teraz ty. Strzelaj, spodziewałem się tego. Od kiedy uwierzyłem w te perły. Stałeś się psem. Tak. Stałem się. Nie czekaj. Nie będę się modlił. Psy nie mają swojego nieba. Nie usłuchałam cię, Kino.
Nie uwierzyłaś mi. Chciałam cię wspomóc. Wyszłam przed jaskinię. Wtedy strzelił. Trafił prosto w główkę Coyotito. Dlaczego nie trafił we mnie? Strzelał w krzyk. Nie w ciało. Miał znakomity słuch. Teraz będziesz mnie bił. Nie teraz. Teraz wrócimy do wioski. Wolałabym, żebyś mnie bił teraz. Nie powinnam już wrócić. Wrócisz? Nie. Jesteś nieposłuszna, Juano. Czy słyszeliście już o wielkim smutku naszego sąsiada Kino? O tak. Kino wydał na zagładę własne dziecko, chatę i łódź. A perłę, która to sprawiła, wrzucił z powrotem do morza. Mówicie o rozpaczy naszego sąsiada Kino. Ja zaś zapytywałem, czy wiecie coś o jego wielkim smutku? Czy może być smutek inny od rozpaczy? Smutek jest wtedy, kiedy człowiek wie wszystko. Kino wie wszystko. Wie o nadziei, której nigdy nie ma tam, skąd jej oczekujemy, a która zjawia się tylko wtedy, gdy przestaliśmy jej ufać. Kiedy perla wraca do morza. Wyłowią ją. Od chwili, w której Kino i Juana wrzucili perłę do morza, dziesiątki łodzi krąży w zatoce. Łowcy bez opamiętania zanurzają się w głębia, a wielu nie wypływa. Już nie tylko ludzie z naszej wsi, ale ludzie zewsząd, tutejsi i nietutejsi, pojawili się na naszym morzu. Twarze ich są pełne chciwości, a dłonie niespokojne. Perła jest jedna. Jeśli tak dalej pójdzie, zaczną walczyć i zabijać się, zanim ją ktokolwiek ponownie wyłowi. A więc słyszeliście o wielkim smutku naszego sąsiada Kino. Perla nie przestała istnieć. Czy nigdy nie przestanie?